Moim pierwszym doświadczeniem kinowym był seans pod tytułem Prawdziwa historia czerwonego kapturka i to był seans w kinie Bałtyk. Czerwona cegła, film, bramy, kamienica i rynek. To moim ulubionym serialem jest Co robimy w ukryciu, na podstawie filmu Co robimy w ukryciu, Brooklyn Nine-Nine i Frenchy. To byłby to serial kostiumowy, którego akcja działałaby się albo w dalekiej przeszłości, albo w przyszłości i byłabym w roli producenta wykonawczego. Krytyka filmowa dla mnie jest narzędziem, które pozwala odnaleźć się w gąszczu filmowym, który te filmy bada, który bada drogi, w których się rozwijają i kierunki.